goście Neva Donis, zagrajmy mu Sycyla. Zobaczymy co tam. Mogę zagrać 5-3 e5, zwykle gram na takie ruchy, ale czemu nie? Goniec b5. Jak on tu się trzyma? Roszadka, może e5 było dobre. Pewnie było. Możemy spokojnie tutaj przytrzymać pioneczka. I tak, b3, goniec a3. Tutaj mi się być całkiem ciekawym rozwiązaniem. Atakowanie słabego piona. Jak on to może bronić? No teraz już słabo. Teraz to już ciężko. No możemy je zbić, ale to inna bajka zupełnie. Inne pozycje. Postanowił poświęcić. Nie odpowiada. To prosty ruch. Mam jakieś lagi czy coś? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jest ok tym razem. Goniec białopolowy. Czy on nam przeszkadza? Może nam przeszkadzać, a może nam nie przeszkadzać. Nie ruszajmy go. Nie chcę tutaj wybijać pionów, bo jak on mi wybije, to będę miał lepszą strukturę całkiem. Także boję się tutaj struktury, która by powstała. Postaram się postawić konia na c5. Co nie jest łatwe, ale może jakoś po d4. Okej, nie muszę grać d4 na razie. Zagrajmy h4, spróbujmy go tutaj poblokować na skrzydle królewskim. Nie widzę, żeby miał jakieś takie bardzo interesujące alternatywy przeciwko mnie. Może koń b2 na atak a5. Goniec jednak chce się wymienić, no patrzcie. No zobaczymy, wymienimy tutaj wieżę, ustawimy naszą wieżę na b1. Wydaje mi się, że tutaj aktywność nie będzie zła. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ten hetman jest mało aktywny. Więc wieża B7. Zobaczymy, damy na B5 trzeba ustawić. Więc ustawiamy damy na B5. Tak jak mówiłem, H4 wydaje mi się być przydatne, bo jednak tak jak co, ale jest trochę poblokowany tutaj na czarnych polach. Skoczek bardzo w tym pomaga oczywiście, ale myślę, że to jest znaczące. No i co, gdzie odejdziesz skoczku? Koń F8, fantastycznie. Koń może mi tu brudzić jakoś, ale H5 go wyrzucę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Może bicie na F7 było ciekawsze. Nic, spróbujemy zbić nas w następnym ruchu. Czyli to by było teraz? Czy jeszcze zagrać najpierw? Zagram najpierw H5. Myślę, że mogę. I teraz biję na F7. No i teraz dama e7 jest takim tutaj prostym ruchem. Albo wymieniamy, albo bijemy się do końca. Czy może koń na d4? Nie, dobra, wymieńmy się. Mamy lepszy czas, lepszą strukturę. Same plusy w naszej pozycji. Ten koń nie działa. Koń na d4 ma ładną pozycję. Jego król też nie działa. Byleby nie podwalić już nic. Tak jak w poprzedniej partii.
G4 byłoby fajne, ale koń H4 wchodzi. Okej, cofnijmy się. Tu może jednak koń F4 był fajny. Koń F5. Jakiś szach. Czemu nie? Szach. Bicie. No tu szach i bicie. Spoko, zbijemy mu pioneczki. Odejdziemy wieżą i pójdziemy pionem. I mat. Świetnie, zagrajmy kolejną partię.